Witam Was, kochane i kochani, bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj przyszedł czas na projekt Denko. W tym projekcie Denko opowiem Wam o kilkunastu kosmetykach, które po prostu swoim działaniem rozłożyły mnie na łopatki. Będę je Wam serdecznie polecać, a wręcz będę Was nakłaniać do ich zakupu. Chociaż nakłanianie to może takie nieco negatywnie nacechowane słowo, ale... Będę Was nakłaniać, bo skoro u mnie się tak świetnie sprawdziły, to jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że i Wy będziecie z nich tak super zadowolone. Ale no tak jak zawsze w grupce super kosmetyków zawsze znajdą się takie, których ja działania po prostu nie rozumiem, których ja działania nie widzę, których ja sobie na pewno nie kupię ponownie i których raczej też Wam bym nie polecała, a jeżeli macie ochotę je sobie sprawić, to jednak zastanowiłabym się co najmniej dwu, albo nawet trzy krok. Dobra, zaczniemy od produktów pielęgnacyjnych, bo tych jest zdecydowanie w tym projekcie Denko najwięcej. Zacznę od czegoś, co po prostu swoim działaniem mnie po prostu rozwaliło, naprawdę rozwaliło. Jest to pasta do zębów marki Ziaja. Ja naprawdę przysięgam, tutaj przyznaję się bez bicia, że nie miałam pojęcia, że Ziaja w ogóle pastę do zębów produkuje. Jest to pasta o nazwie Mint Perfect. Pasta do zębów szałwiowa z fluorem i depantenolem. Pasta tania jak barszcz, chociaż kucharka ze mnie dosyć słaba, więc nawet nie orientuję się, ile taki barszcz kosztuje. Wiem, wstyd, ale taka prawda. Natomiast tania jak barszcz, powiedzmy, że kosztowała około 5 zł. I możecie je dostać na stoisku firmowym marki Ziaja, bądź w sklepie tejże marki. Na pewno na ich stronie są te wszystkie punkty wypisane, więc jeżeli znajdę, to dam Wam link, to sobie sprawdzicie, gdzie możecie tą pastę najbliżej siebie dostać. Jest to pasta, która ma po prostu myć zęby, odświeżać nasz oddech, sprawiać, że nasze zęby będą pozbawione pochlizny i że wszystko w naszej jamie ustnej będzie po prostu dobrze grało i wszystko będzie czysto, ładnie i pachnąco. Natomiast nigdzie tutaj na tym opakowaniu, ani na tubce, którą oczywiście mój mężczyzna wyrzucił, bo on projekt Denko to po prostu, wiecie, totalna olewka, więc oczywiście on ją wyrzucił, ale mam opakowanie i na tym opakowaniu nigdzie nie jest wspomniane, że ta pasta ma efekt wybielający, a powiem Wam szczerze, ja past wybielających nie używam, raz dlatego, że bardzo podrażniają moje zęby i po prostu zdzierają moje szkliwo, a dwa, że rzadko kiedy w ogóle pasta wybielająca ma jakieś działanie wybielające, więc no nie mam zamiaru niszczyć sobie zębów, bo żadnego efektu po prostu nie ma. Ta pasta ma według mnie genialne działanie wybielające, czego się po niej nie spodziewałam. Dodatkowo doskonale myje zęby, fajnie odświeża naszą jamę ustną i za 5 zł uważam, że lepszej pasty naprawdę nie można znaleźć. I ja na pewno w najbliższym czasie udam się na stoisko firmowe tej marki i sprawię sobie totalny, taki jakiś wielki zapas, bo pasta dla mnie absolutnie nie ma żadnego negatywnego aspektu, że mogłabym się do niej przyczepić. Jest naprawdę super i Wam ją serdecznie polecam. Kolejny produkt, który serdecznie będę Wam polecać, bo są doskonałe, to na przykład serum marki Yves Austin Perfecting Lucidin, profesjonalny peeling na noc dla skóry z przebarwieniami. Tak jak jest napisane, jest to peeling w formie serum, który stosujemy na noc. Ja przez 5 miesięcy zużyłam taką buteleczkę o pojemności 30 ml. Jednakże, tak jak wiecie, bo na temat tego serum był już osobny filmik, który Wam podlinkuję na dole. Ja to serum stosowałam co drugi dzień naprzemiennie z olejkiem bądź jakimś kremem silnie nawilżającym. Jest to serum z zawartością 12% kwasu glikolowego, który ma likwidować, może nie likwidować, ale zmniejszać niedawno powstałe przebarwienia na naszej skórze oraz oczyszczać skórę. Pory są naprawdę faktycznie doskonale oczyszczone, zaskórników jest mniej. Nigdy nie jest tak, że ani jednego zaskórnika na naszej skórze nie będzie, jeżeli do tego nasza skóra jest skłonna, ale faktycznie muszę przyznać, że w strefie tych zaskórników miałam dużo mniej podczas jego używania i te przebarwienia, które powstały w ostatnim czasie, czyli na przykład tutaj miałam taką bliznę, którą sobie sama zrobiłam, bo wsadziłam sobie w nocy paznokieć i rozdarłam całą brodę, więc to ta moja blizna i przebarwienie, które później powstało, miało kilka centymetrów i było bardzo mocno widoczne, aż do tego czasu, jak zaczęłam używać to serum. I ta blizna stała się praktycznie bez makijażu, jest nie do zauważenia. Ja wiem, że ona jest, bo ja ją widzę, natomiast jak ktoś na mnie patrzy bez makijażu, to nie jest w stanie się niczego dopatrzeć i to jest na pewno zasługa tego produktu. W przyszłości z pewnością sięgnę po niego ponownie, teraz stosuję coś innego, bo moją pielęgnację bardzo mocno zmieniłam. Kolejny produkt, który mi się bardzo dobrze sprawdził, to pasta. Pasta czy oczyszczanie do skóry normalnej, tłustej, mieszanej, liście manuka. Jest to pasta, która zastępuje nam peeling. Zarówno o tej paście, z której ja byłam niesamowicie zadowolona, była też kiedyś w ulubieńcach, pisałam o niej dosłownie kilka dni temu post na blogu. Tak samo wspominam o żelu oczyszczającym, który pachnie tak samo pięknie jak peeling. Te produkty nie dość, że są bardzo tanie, to pięknie pachną i ten może nie był tak wydajny jak peeling, ale byłam z niego tak, powiem Wam, nie jakoś specjalnie
specjalnie zadowolona, dlatego że ten żel myjący, teoretycznie przeznaczony do skóry normalnej, mieszanej i tłustej, wcale uważam, że nie oczyszczał tak tej skóry genialnie i że mógł robić coś więcej. A też wiem, że na temat tej serii po prostu krążą legendy. Są osoby, które uwielbiają tę serię, są osoby, które uważają, że ona zrobiła im wszystko co najgorsze, czyli miały osoby po stosowaniu tej serii jakiś wysyp, jakieś uczulenie, suche skórki, także tych komentarzy na blogu na temat tych produktów jest naprawdę sporo, więc podlinkuję Wam recenzję na dole. Do peelingu w przyszłości wrócę, żel nie powalił mnie na łopatki, nawet pomimo niskiej ceny, na pewno do niego nie wrócę. Coś, za co pewnie mnie znienawidzicie, bo pamiętam filmik sprzed kilku lat, który ma chyba 500 czy 600 tysięcy wyświetleń o produktach, których nie lubię, nie znoszę i nie polecam. Tam był Carmex, tutaj też mam Carmex, z tym, że ta jest wersja w sztyfcie. Dlaczego kupiłam Carmex, którego nie lubię? Bo ja Carmexu wiecie, że nie lubię. Jedyny, który polecam, który faktycznie coś na ustach robi, to jest ten standardowy w formie właśnie w słoiczku. Te wszystkie inne na mnie po prostu nie działają. Natomiast ja się na niego skusiłam, dlatego że to jest wersja waniliowa. I nie wiem, jak mogłam być taka durna, żeby pomyśleć, że może Carmex będzie jakoś pachniał w sposób waniliowy. To jest dla mnie zwykły Carmex, taki jak wszystkie inne, nie działające. Więc jeżeli jakiś Carmex mam używać, to tylko ten w słoiczku. Dla mnie te wszystkie inne nie robią niczego. A ten nie pachnie waniliowo, no... Nie pachnie, po prostu nie pachnie, więc dla mnie straszne oszustwo i zużyłam go smarując sobie odciski przed włożeniem ich w niewygodne buty, moich nie odcisków, tylko moich stóp, więc w ten sposób go zużyłam i na pewno do niego nie wrócę. Nawet jakby je rozdawali za darmo, to w życiu bym ich nie przyjęła. Dobra, teraz po tym złym Carmexie, wiem, że wy go lubicie, ale ja nie lubię, więc no, muszę to powiedzieć. Coś, co lubimy wszyscy na YouTube, czyli zmywacz do paznokci Isana. Wiem, że on ma teraz nową szatę graficzną, ale to jest ten sam zmywacz, jak wybiorę się na zakupy, a muszę się wybrać, bo ogrom produktów, jak widzicie, mi się skończył, to na pewno sprawię go sobie ponownie. Taka duża pojemność, 250 ml, kosztuje chyba około 7 zł, ale jest wydajny, super zmywa. Jeżeli jeszcze go nie używałyście, choć wątpię, to serdecznie polecam. Kolejny świetny produkt tej samej marki, również Isana, to żel do golenia, który mi poleciła jedna z Was. Ja i mój facet jesteśmy tym produktem po prostu oczarowani. Ja mam wrażliwą skórę na nogach, pod pachami, wszędzie, gdzie się golę, on ma bardzo wrażliwą skórę twarzy i ten żel jest dla nas najlepszy. Wszystkie tam gilety i te wszystkie inne po prostu mogą się schować. Jest to Isana Men żel do golenia dla skóry wrażliwej. Często jest przeceniony na 7 zł, a jego cena regularna to 10. Wydajny, ładnie pachnie, jest bardzo gęsty, no i przede wszystkim ułatwia golenie i nie podrażnia. Właśnie sprawia, że ta skóra po goleniu nie jest podrażniona. Dla mnie mój numer jeden i dozgodnie będę wdzięczna jednej z Was, która mi go poleciła. Naprawdę super, dziękuję. Kolejny produkt, który nie jest jakoś super popularny na YouTube, a nie wiem dlaczego, bo no, jest to jeden z lepszych produktów do higieny intymnej, jaki używałam. Jest to Intimea, emulsja hypoalergiczna do higieny intymnej. Uwaga, dla dziewczynek i nastolatek. Wiem, że po prostu może Was to wkurzać, że się z tego zbijam, ale nie widziałam jeszcze płynu do higieny intymnej, który miałby napisane, że jest przeznaczony dla dziewczynek i nastolatek, więc tak mnie to śmieszy, ale za 400 ml płynu do higieny intymnej, który nie podrażnia, który odświeża, który nie zawiera SLS-ów, nie przesusza tych delikatnych okolic właśnie intymnych i który kosztuje 4 zł, myślę, że nic, tylko kupować. Biedrę obok siebie mają wszyscy, więc serdecznie Wam go polecam. Jeżeli macie ochotę na jakiś nowy, tani płyn do higieny intymnej, to się super sprawdzi. Dwa produkty, o których dużo nie będę mówić, bo skończyły mi się i na pewno w najbliższym czasie szybko je kupię ponownie. To dwa produkty marki Ziaja Rebuild, o których mówiłam w ulubieńcach. Peeling myjący gruboziarnisty oraz ukierunkowane ujędrnianie masło, które stosuję na pośladki, uda i łydki. Masło o działaniu ujędrniającym, takim wyszczuplającym, takim szlifującym naszą skórę. No a peeling, jak to peeling, po prostu dobrze zdziera na skórek, dobrze zdziera właśnie ten na skórek, który przez jakiś czas się nabudował i przygotowuje naszą skórę na działanie masła. Tak, teraz kremy do rąk, których zużyłam tyle, że pomyślicie, że nic nie robię, tylko cały dzień siedzę w domu i kremuję ręce, ale pierwszy krem, który, dlaczego mam ich tak dużo, bo każdy z nich jest, znaczy te dwa z trzech, które Wam pokażę, są u mnie oba od bardzo długiego czasu. Pierwszy krem do rąk, właściwie masło do rąk, L'Occitane, jest to ten najbardziej sławny krem z 20% zawartością masła shea. Pojemność ogromna, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, 150 ml, to pojemność, którą sprawiłam sobie na lotnisku, dlatego że w Polsce kosztuje 90 zł, więc po prostu bez komentarza. Natomiast ten produkt starczył mi na rok, wystarczy go stosować raz bądź dwa razy dziennie. Dłonie są gładkie, ja go stosowałam również na stopy. W okresie zimowym jest to produkt niezastąpiony i na kolejną zimę również go sobie sprawię. Jeżeli macie dłonie przesuszone, zniszczone, takie, które naprawdę wyglądają dość nieestetycznie i potrzebują takiej dużej dawki miłości, to ten krem się sprawdzi. Natomiast coś, czego po prostu nie rozumiem,
coś, co po prostu nie robi nic i sprawdza się gorzej niż najtańszy krem z Rossmana, chyba za 2 czy 3 zł. Jest to wersja migdałowa tegoż kremu, znaczy ta sama marka, jest to marka L'Occitane. Wersja migdałowa z mleczkiem migdałowym, która nie robi nic. Po smarowaniu tym kremem po pół godzinie ja tam mam suche ręce, a to duża pojemność, kosztuje tyle samo, więc tego kremu nie rozumiem i nie polecam. Takiego maluszka zdobyłam w gazecie Elle, pisałam Wam o tym na blogu, link zostawię, jeżeli jesteście ciekawe, co o tym kremie więcej sądzę, ale powiem Wam szczerze mówiąc do kitu, więc może nawet nie wchodźcie, szkoda Waszego czasu. No i to, co Wam pokazywałam w ulubieńcach, to ta pierwsza wersja kremu 4 pory roku do rąk, to jest taka miniaturka, którą sobie sprawiłam w Rossmanie. Za 2,59 ona jest w tym właśnie w tej sekcji z miniaturkami. Jest to krem do rąk z witaminą F, olejem canola i zapach japońskiej wiśni. Ten zapach po prostu idealny, po prostu idealny. Mam drugą taką miniaturkę, no to znaczy to musi, że ten krem po prostu jest super. Tak, i na samo zakończenie produkty do włosów oraz produkty do makijażu. Jeżeli chodzi o włosy, to na pewno się zastanowicie, czemu pokazuję w dęgu niezużytą odżywkę, ale zaraz Wam o tym powiem. Jest to szampon i odżywka z witaminą C, ekoreceptura produkowana przez Starą Mydlarnię, jedną z moich niegdyś ulubionych marek. I ta seria, stosunkowo nowa, bo wypuszczona jakieś pół roku temu, jest naprawdę doskonała. Tak, na sam koniec coś, o czym mówiłam Wam już wielokrotnie. Mój ulubiony korektor drogeryjny oraz mój ulubiony krem BB. Krem BB zużyty po prostu, nic tutaj nie ma, zużyty po prostu do cna. Zużyłam go już chyba jakiś mniej więcej miesiąc temu. Jego recenzja jest, jest to najlepszy krem BB, jaki próbowałam. Jeden z najlepszych produktów, które możecie stosować przy cerze suchej, normalnej, mieszanej, przesuszonej, z suchymi skórkami, wykwitami na skórze. Jest to produkt, który ma naprawdę działanie pielęgnujące, przy czym jest tak kremowy i tak pięknie wygląda na twarzy, że ja go po prostu uwielbiam. I wiem, że w sklepie The Body Shop recenzję, to ja robiłam tego kremu, ale wiem, że w sklepie The Body Shop była dostawa, bo właśnie napisali mi, że jakbym chciała przyjść i kupić, to właśnie już jest, więc moja siostra będąc w Warszawie sprawiła mi taką tubkę nową. Na razie go nie używam, bo na razie nie stosuję podkładu, ale w razie co, jakieś wyjście, wiecie o co chodzi, jak chcę ładnie wyglądać, to na pewno po niego sięgnę. W tym momencie mój ulubiony ala podkład. Natomiast no korektor Collection, z którego wyciągnęłam tutaj ten stoper blokujący i jak widzicie jest zużyty do cna, nic to się nie może zmarnować, mimo że tani, bo kosztuje tylko 4 funty, dostępny jest w UK, no i we wszystkich krajach, gdzie firma Collection jest dostępna, to nie dało mu zmarnować naprawdę ani jednej się kropelki, dlatego że jest po prostu idealnym korektorem, kryje bardzo mocno, utrzymuje się bardzo długo, jeżeli macie duże cienie, jeżeli chcecie stosować go wokół oczu, a nie chcecie się przejmować co 5 godzin, czy przypadkiem Wam się nie skawalił gdzieś pod okiem korektora, albo po prostu odpadł, to jest z pewnością produkt dla Was. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście jednego bądź drugiego, to serdecznie polecam. No i tak, nie za dużo produktów, a ja znowu się rozgadałam pewnie na 20 minut. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Za uwagę Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i tak, to co polecam, to polecam, to czego nie polecam, to zdecydowanie nie polecam, więc proszę Was o rozwagę i zastanowienie się przy swoich zakupach. Jeżeli coś z tych produktów używaliście, to dajcie znać, jak Wam się sprawdziło. Za dzisiaj Wam dziękuję. A, dobra, wiem, co mi się przypomniało. Przypomniało mi się coś bardzo ważnego, bo na blogu jest super konkurs. Więc zapraszam Was wszystkich do opisu na mojego bloga www.kolmblondi.pl. Na pewno o tym wiecie, bo wiem, że wiele z Was podgląda mnie regularnie. Tam jest super konkurs, naprawdę z rewelacyjnymi nagrodami. Wystarczy, że zostawicie tylko jeden komentarz, odpowiecie na jedno pytanie i możecie te nagrody o naprawdę wartości kilkuset złotych zgarnąć. Więc zostawię Wam linka i zapraszam na mojego bloga i do nowego filmu. No i tak, i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, widzimy się w nowym filmie. Bye!